80 lata XX wieku. Wtedy narodził się rap, człowieku pierwszy, szesnastki pierwsze brzmienia wokalu. Rap narodził się na ulicy, później rozwijał się w lokalu. Robiło to, co się nam podobało. Na początku całkiem inaczej to brzmiało. Nie było YouTube'a, nie było komerki. Mimo ten rap jest grany bez przerwy. Co by było, gdyby Kool Herc nie podbił 1000 serc? Nigdy by nie znał Tupaka. Oli Dirty nie był uważany za wariata. Nikt się spodziewał, że w 92 rap zawita to Polski. Pierwszym prekursorem był Leroy i album Is on the Mic. I nikt nie uważał, że dołączy poznański Sandata. Wtedy hip-hop był jednością, nawijało się traki z miłością. Dziś po latach wielu na trakach gada o tym, jak się zarabia. Jesteś świadomy tego, że zachowujesz się jak szmata. Konflikt Poznań, Warszawa, Czarny Wrzesień i no to jest 2 lata. Gdzie te klasyka, gdzie ta ekipa, gdzie nasza wspólna pasja? Addis and WNZ, poznańsko-warszawska, węgrandowa kolaboracja. Lekcja historii Kool Herc, Afryka Bambata, kolekcja werbel i serc i figury na matach. Dziżeje co w klubach, poruszanie ludzi, disc jockeye, funk smak. Ilusi, ogarnij te stroje, to nie bagi jeans. Finansowe podboje, to znaczką sznyt. Lata mijają, kule kurwa lecą. Teraz przybliżę nasze podwórko. Nieco pierwsze rapowanie było w polskim roku. Następnie Leroy czy Aikila Hesionku. Kaliber PFK, wzgórze WFT. Zajebiste nakłady, płyt schodziły, wiesz. Teraz mamy trapy, nowe szkoły i stare. Raperów mamy więcej niż czas na słuchanie. A pomimo wojen, różnic czy Paryż, WWA i Poznań, do kolabo staje.